Następny etapik, zaginam sobie teraz cełówkę, która będzie mi potrzebna do naprawy tej poprzeczki. O. Akurat 10 cm. 10 cm to jest taki, wiecie, maks, jaki mogę zająć bez tutaj, no, coś ta szyna nie będzie nam tu przeszkadzać, ale 10 cm to tak jest spoko. No i dobrze, to mamy już naszą cłówę wygiętą, teraz musimy dorobić tutaj, znaczy wygiąć skrzydełka. Tu już widzicie, pozacinałem szlifierką takie kliniki. Teraz tylko sobie odznaczymy sobie boczki. Trochę jest ostre, ale nic, no, mamy odznaczone. Teraz czekajcie, wsadzimy to. Magło. Jaśnie pan przyszedł do warsztatu. Halo, co tam wąchasz? Siłownik wąchasz, tak? Dobra, my wracamy do akcji. No, tutaj dorobiłem tą blaszkę naszą. Już na razie przyheftowałem. Po boku będzie zespawane skrzydełka. Takie porobiłem. Trzy spawy otworowe. Z drugiej strony to samo. Tutaj jeszcze widzicie, dospawałem taką, bo to było w środku też trochę zgnite, także wzmocniłem to 2 mm blachę taką, wiecie, wstawiłem taką płytkę i do tego, do tej płytki będzie przyspawane to. No, nasza blaszka została, znaczy blaszka, cełwa, a jeszcze ciepła, została pospawana, tu otworowo, tutaj o, pospawałem, tak wiecie, dookoła. I teraz pozostaje mi jedynie, co, tutaj muszę dół obczyścić, wymalować farbą, a to dlatego, że teraz przyjdzie tutaj, o, trzeba będzie dorobić, to już ma taka trójkątna blacha, takie jakby, wiecie, wzmocnienie, to zgniło, o, i trzeba będzie tu podorabiać coś takiego. Zaraz idę z blachy do wujki, coś takiego trzeba będzie ładnie wymyślić. No, nasza blaszka została tutaj wspawana, a jeszcze dla pewności mamy tutaj 8 spawów otworowych, ale dla pewności tutaj jeszcze od góry, no, w tej pachwinie takie, wiecie, zrobię małe spawiki po dwóch stronach, wiecie, dla pewności. No i dobra, kilkadziesiąt centymetrów ramy już mamy ogarnięte, teraz przesuwamy się, tu mamy zdrowiutkie, no, teraz przesuniemy się pod bałwanek, bo tutaj moje sokole oko odkryło pęknięcie ramy, także tu trzeba zaraz to bardziej zmotkować, oczyścić i zobaczymy, co tutaj jest. I tu już będzie raczej koniec. No, ramy od strony pasażera. Później przejdziemy od strony kierowcy i zobaczymy tam, jakie dobroci nas czekają. Od razu zamontuję z powrotem koło, zamontuję tego amortyzatora i będzie git. A w międzyczasie trafiła mi się taka rolnicza fucha. Tu mamy taki duży siłownik do ładowarki jakiejś. Tutaj już okoliczni spawacze obspawywali, bo tutaj widzicie, pękła ta obudowa i wiecie, tutaj no, było spawane parę razy ten kruciec i tutaj ciekło, zaczęło chłopu cieknąć. Okoliczni spawacze wioskowi mu to spawali, to no, zaczęło, no, no, ciekło, po prostu nie wytrzymywało. Ja to pospawałem chyba 2 miesiące temu, bo tu moje spawy widzicie i wszystko trzymało, ale dzisiaj coś tutaj, o, tu gdzieś ktoś musi jakieś hefty robić. Tu gdzieś zaczęło z powrotem cieknąć, także będą się to wyszlifować i tutaj załatać. No, przynajmniej jestem zadowolony, że moje spawanie wytrzymało najdłużej. Kolejna łatka wstawiona, jeszcze ciepła. Tu mamy już ogarnięte. Także jedną lagę mamy na gotowe. Tutaj, aha, tutaj jest
to, co oni dospawywali tył lawety. No ale tu widzę, nie żałowali materiału. To się jakoś trzyma. Także tutaj jest dobrze. Tą odnogę mamy gotową. Teraz zacząłem sobie trochę młotkować tutaj tą tylną belkę i widzimy, o, ładnie mamy rdze. No ale to już będzie szybka naprawa. A zaraz tutaj też, wiecie, wytnę, wstawimy łatkę. Tu trzeba będzie wyczyścić, zobaczymy, dokąd sięga zgorzelina. Podejrzewam, że gdzieś takie coś trzeba będzie wyciąć. A co to za śruby są w ogóle? Co tam jest? Co tu wymyślili za jakieś dziadostwo? No nic, tniemy to i naprawiamy. Co, pospawałem tutaj, porobiłem wzmocnienia, łaty takie, całowy. Pospawane jest od razu, za epoksydowałem to farbą, bo już pozakładałem te wszystkie, wiecie, tutaj amortyzatory. Potem był ciężki dostęp. Tutaj poagarniałem. Tu była łatka, wstawiłem. No i teraz atakuję tą ramę od strony kierowcy i plan jest taki, żeby to dzisiaj wszystko poogarniać. Liczę na to, że mi się uda, bo dzięki mojemu nowemu piórnikowi na akselbanty powinno wszystko iść sprawnie. Nie będę marnował czasu na szukanie tych wszystkich akselbantów. Tutaj dorobiłem taką dodatkową przegródkę na malutkie akselbanty. Wiecie, żeby nie musieć tutaj się szarpać i nurkować w tych ciężkich rzeczach. Także co? O, światło mi mryga, zaraz trzeba wymienić baterię. Także co ja robię? Chodzę teraz sobie tutaj, moi mili, i młotkuję te wszystkie strategiczne, nazwijmy to, miejsca, gdzie mamy łączenia. Szczególnie tu za tymi nieszczęsnymi bałwankami. O, tu już widzę. Tutaj bok jest zdrowy, ale dół widzimy. Mamy już dziurę. Tutaj jeszcze więcej postaram się wybrać. No i co? To wiadomo, to jakoś tam trzyma sobie jeszcze. Jakąś ma tam wytrzymałość. Osłabioną przez rdze, ale zawsze. Dlatego tu jeszcze, wiecie, zmotkuję. Popatrzę, oczyszczę trochę tego biteksu. Zobaczę, czy nie ma jakichś gdzieś ukrytych pęknięć. Ani, wiecie, ani nic. I dorobimy z blachy cełówę. I tutaj trzeba będzie wspawać. Tutaj widzę, jest... Odtąd się zaczyna zdrowe. Tu mam oczywiście troszeczkę nadkruszone zębem czasu. Także co? Biorę, dorabiam cełówę i spawamy. Tak więc, moi mili, tematy ramowe mamy już załatwione. Poobsługiwałem tą ramę. Tu, o, widzicie, powychodziły jeszcze takie pierdoły. To wszystko, gdzie były, wiecie, słabe, zardzewiałe. Porobiłem łatki, pospawywałem. Tutaj łatka, tu druga, o, tam jeszcze, tutaj trzecia. Czekajcie, o. Tu odbudowany ten taki najbardziej zażarty fragment. Od dołu zrobiłem na 8 takich spawów otworowych. To jeszcze świeży jest, ale dla pewności jeszcze tu po bokach jeszcze tu pospawałem, wiecie, tu takie normalne spawy, żeby, wiecie, dla pewności. No, także o, tutaj jeszcze takie były pierdółki, powspawywałem łatki, pozmocniałem to wszystko. Podobnie tutaj, przy tym baku, też dorobiłem cełówę, dorobiłem jeszcze tutaj takie coś, bo to było powyżerane, takie coś, także z tym mamy spokój. Od razu wszystko zostało zakonserwowane tą farbą antykorozyjną. Pomalowane wszystko, wiecie, tam, gdzie były jakieś, o, dziurki, tutaj była taka dziurka, tylko zapomniałem wam pokazać, też pospawane, tam dziurka też była, o, pospawane, progi, wszystko mamy też już zakonserwowane, także to już, wiecie, to już byśmy mieli na gotowo, w sensie antykorozyjności, a teraz przejdziemy sobie do ogarniania kanału, bo w kanale już widzicie, mamy badziewie, może będę musiał to wszystko ładnie tutaj poogarniać. Muszę zamontować tłumnik, muszę go pospawać, bo musiałem go przeciąć na pół, bo tutaj mi by nie przeszedł przez ten cały most, także tak to wygląda. Aha, muszę jeszcze przykręcić amortyzator i takie pierdółki, muszę jeszcze tutaj te przewody pomontować i no, i to wszystko. Ja się biorę zaraz za najazd, bo najazd też tam wymaga
wymaga roboty, bo jest trochę sparszywiały. O, tam widzimy zażarte profile. Tutaj, o, dobrze będzie widać od spodu, tu gdzie jest najazd, widzimy ten profil jest cały zażarty, osłabiony. Trzeba będzie go wyciąć i wstawić nowy. Druga strona podobnie, też ten profil jest słaby, trzeba będzie wstawić nowy. Tutaj jest tył. Wiecie, właściwie jak zjeżdża koparką, to koparka jest dość ciężka i delikatnie, no, widzimy co się dzieje. Wszystko się tutaj no, wgniata, ale to dlatego, że o, widzimy, takie wszystko jest zażarte. Tu jest tak zrobione, że jest z trzech, no, z trzech profili jest pospawane do kupy, tak widzicie, raz, dwa, trzy. My też coś takiego ładnie tu odbudujemy. Sprawdzimy na przykład, czy tutaj, jeżeli tu będzie zdrowe, to po prostu wytniemy tu i powiedzmy tutaj gdzieś wytniemy, zostawimy to, bo ten profil jest mocny, tutaj było przyspawane, ale to już jest wyżarte, to zostanie i do tego odbudujemy cały ten tył, dodatkowo go wzmocnimy, żeby, wiecie, żeby to koparka mogła sobie bezpiecznie zjeżdżać. To tak wydaje mi się, że to jest blacha, to była chyba cienka blacha dwójka. My mamy profile trójki, będą trochę grubsze, masywniejsze, no, także tak to wygląda. Ja biorę się teraz za sprzątanie, muszę tu trochę poogarniać. Dzisiaj mamy sobotę. No i zobaczymy, może jutro sobie zrobimy dzień wolny, albo dzień pracujący, to wszystko jeszcze, wszystko wyjdzie w praniu. No i dobrze, moi mili, przechodzę teraz do naprawy tego podestu, najazdu. Pierwsze co zrobię, to usunę tutaj tą belkę. Widzimy, belka jest tutaj cała zeżarta. Tutaj myślałem na początku, żeby to miał trochę łatwiej, tylko wiecie, wytnę ten kawałek i po prostu wstawię łatki, ale widzę, że teraz zacząłem to, o, wszystko młotkiem tłuc. To z zewnątrz wygląda ładnie, ale w środku jest zeżarte, także to na szczęście te są pozostałe zdrowiutkie, no ale ta jedna musi być wymieniona. Tutaj skompletowałem wszystkie przybory do cięcia, jakie posiadam. Mały bosz, duży bosz, tu do szlifowania, bo no, rama jest zakonserwowana, malowana była kilka razy, także plazmą by było ciężko. Także tu wiecie, będę musiał wyszlifować do gołej blachy, żeby była masa do cięcia plazmą. Mam jeszcze tutaj taką lisicę, tylko teraz ładuje mi się bateria, także zaraz będę przeprowadzał atak na stalową beleczkę, znaczy czytam profil. No, powiem szczerze, bardzo to sprawnie poszło. Dużym boszem, małym boszem troszeczkę ponadcinałem tutaj to wszystko. Te elementy były tak zeżarte, że dwa razy stuknęłem młotkiem i wszystko odpadło. Także tak to wygląda. Tutaj mamy no, zdrowe kawałki, bo ten profil był na takim jakby podwyższeniu. Także teraz to wszystko wyczyścimy. Pousuwamy te stare pręty, poszlifuję do gładkiego, trzeba będzie poszlifować ten i być może w tych samych miejscach ustawimy nowy profil. Także teraz co zrobię, to o, wyszlifuję to, sprawdzę czy tu nie ma, wiecie, żadnych pęknięć na ramie, bo tutaj był nacisk, także wiecie, trzeba wszystko przeanalizować. Tu i z drugiej strony mamy podobnie. Dobrze, moi mili, usunąłem ten cały profil. Tutaj już wyszlifowałem do gołej, no, powiedzmy, ramy. Tutaj, gdzie było pospawane, też wyszlifowałem. Także no, mamy na przestrzał wyszlifowane. Teraz wezmę profil, przymierzymy go, odmierzymy i utniemy. Przygotowałem właśnie nasz profil. Tutaj zaspawałem końcówki, stawiłem blachę, żeby, wiecie, syf się nie dostawał. Żeby nie bawić się tam, wiecie, w ramie ze spawaniem, to przyspawałem sobie te cokoliki tutaj na wolnym powietrzu. Zaraz to wmontuję i zobaczymy, jak to wygląda. No, z grubsza profil mam ustawiony. Jeszcze tutaj będę musiał troszeczkę młoteczkiem popukać, ale to sobie zaraz no, ustawię, wiecie, żeby tutaj było mniej więcej równo. Tak jak tam pospawam tamten koniec, to tu sobie powiedzmy naciągnę. Także to mamy ogarnięte. Tutaj dla ciekawskich
zobaczymy, jak wygląda, jak wyglądał ten profil, wiecie, ten stary, czy warto go było wymieniać. No, tak wyglądał. Tak wyglądał ten profil. W środku cały zawalony. Część środkowa. No też widzimy. Średnio, bardzo średni, bardzo średnio to wygląda. No i ta nadkole to samo. Także to idzie na złom. A ja będę musiał przeciągnąć spawarę na drugą stronę i pospawamy na tą stronę. Albo może nie, czekajcie, bez sensu. Tą stronę sobie najpierw pospawam. Tak. Ten temat mamy już ogarnięty. Profil wspawany, obspawany. Teraz no, pozostało mi do ogarnięcia następny etap, czyli wspawamy tu ramkę. Tu. Będzie 1,40 profil do dołu. Tu drugi, zrobimy taką rameczkę. No i potem drugi. O, tutaj widzimy, było urwane. I tu będzie zespawane do tego. Następny etap. No, dorobiłem takie 4 lagi 40 cm. Tutaj pozaspawywałem no, te dolne otwory. I teraz o, zajmę się wsuwaniem tego. Zrobimy tą ramkę. O, tak więc muszę tu muszę poczyścić, widzicie. Odciąć te stare spawy, tu poczyścimy. Tutaj też trzeba będzie wyczyścić te spawy i wstawiamy nowe stale. No i tu mamy poogarniane z dwóch stron ramki podrabiałem. Teraz została mi najgorsza rzecz, czyli muszę usunąć ten zardzewiały profil. On już jest bardzo ważny, bo on trzyma no, tył ramy, czyli muszę usunąć te dwa profile. No i tutaj ogarnąć ten nieszczęsny tył, bo tył też jest cały. Widzimy zżarty. Będę musiał to powycinać. Najpierw delikatnie postaram się zdemontować te wszystkie światełka, tak żeby nic w miarę nie uszkodzić. Żeby tego dokonać, muszę wywalić te najazdy. Najazdy są tutaj przyspawane. Muszę poodcinać te płaskowniki i wtedy je całkowicie wysunąć, bo to jest taka blokada. Mam nadzieję, że tu mi się nic nie załamie, ale tak patrzę, ta rama jest, no ten tył najazdu jest tak, powiedzmy, solidnie zrobiony, że pewnie jak odetnę to i tak nic się nie stanie. No, także co, ja się biorę do roboty. Wycinanko i robimy. No i dobra, udało mi się odciąć tą dolną, ten dolny profil bez takiej zbytniej ingerencji w strukturę tego najazdu. Trochę małego bosza, dużego bosza i plazmy i daliśmy radę. Teraz muszę tu powyzamiatać wszystko, widzimy rdzawy deszcz spal dość obficie. Ten profil, który wyciąłem, a to zobaczcie, to jest praktycznie już ścierwo, to już nic nie trzyma, ścianki przegnite, doły przegnite, boki tam zeżarte, także ostatni dzwonek, żeby to wymienić. Na szczęście te górne i dolne poprzeczki są zdrowe. Teraz tylko muszę tutaj to poodcinać, te stare, no, stare spawy, mniej więcej wyrównać, poszlifować. Tutaj też wyszlifujemy to i spawamy tutaj nowy profil. No dobra, nasz profil tutaj został wspawany. Połatałem też te otworki, żeby, wiecie, w razie czego żaden syf już się tutaj nie dostawał. Znaczy, pozaślepiałem, wiecie, blachą, także to już mamy ogarnięte. Została nam najgorsza rzecz, czyli teraz będziemy ogarniać ten tył. Tak, tył już mam tutaj ogarnięty. Wspawałem nowe blachy. Tutaj, nazwijmy to w oryginale, no, ta blacha była tylko, powiedzmy, dotąd. Ja dorobiłem jeszcze taki drugi profil. Teraz jest, no, dwa razy grubszy. To znaczy, ten był dotąd mniej więcej. O,
Tu był tylko ten jeden, taka wiecie, poprzeczka. Drobiłem grubsze, bardziej masywne. Także to już powinno wytrzymać. Nie życzę żadnej osobówce w to wjeżdżać zderzakiem. Dobra, to została mi jeszcze jedna rzecz. Tutaj mam takie najazdy i widzę, że o, tu by trzeba było coś z tym porobić. Zostało mi jeszcze parę, dosłownie o tyle profila mi zostało. Kupiłem tego 12 metrów i powiem szczerze, no dużo poszło, ale nic. To powinno nam starczyć na, no, na te poprzeczki. No i dobra, najazd, znaczy ten, wymieniłem całe tą jedną poprzeczkę. Zaspawałem tu te boki. Teraz trzeba tą taką rurkę buszę gdzieś znaleźć. Zobaczę, może na złomowisku moim coś trafię, bo to widzimy, to już jakieś jest kompletne ścierwo, także nic. Idę szukać o rurki. No i dobra, pół godzinki roboty tu stawiłem, o, wstawiłem taką rączkę. Nie miałem za bardzo rurek, więc użyłem swój taki, wiecie, rygiel do zamykania drzwi od stodoły. Ale już jeden drzwi żem zamurował, także nie potrzebowałem tego rygla. No, tak tu pospawałem, wyszlifowałem, żeby, wiecie, rączka się nie pokaleczyła. Także to jedno mamy ogarnięte. Od razu sobie drugie przygotowałem. Drugie, na szczęście, rączka jest zdrowa. I to też jest takie dość zdrowe, ale z kolei jeden bok. Widzimy, są takie dziury. No, o, tutaj już zaczęło pękać, a został nam akurat taki kawałek tego profilu grubego. Także zaraz będę musiał zdemontować tą, no, ten cały ryflowaną blachę i trzeba będzie tu jakoś to wszczepić. Także widzicie, wszystko wykorzystane. O, przewróciłem najazd od spodu, a od spodu ten jeden to aż pęk na szwie. Tutaj widzimy już, o, popękany na pół. To jeszcze trochę i by się najazd złożył. No, od środka nie wygląda tragicznie. Tu tylko małe dziurki są, ale to chyba wstawię kawałek blaszki, bo tu już... No, aż ta blacha... Blacha nie jest popękana. Tu będę musiał wstawić kawałek blachy. Na ten kawałek będziemy musieli niestety wymienić, bo to już jest ścierwo. Góra jest, widzę... Góra tu jest zdrowa. Tam nie ma nic popękane, także chociaż to dobrze. No nic, zaraz to wycinam. Przeszczep się udał, wstawiłem tutaj nowy, świeży profil. Tutaj, gdzie były takie dziurki, to wstawiłem kawałek blaszki, zrobiłem takie łateczki, także no, pacjent będzie żył. No i dobra, to mamy poogarniane, już takie spawanie jakieś straszne nam to chyba już ludnie grozi. No teraz będę musiał pomyśleć, spokojnie usiąść, nad zamykaniem. Tutaj jak się wysuwa ten najazd, będę tu już kiedyś było jakieś zamykanie, trzeba będzie wymyślić jakiś skobelek, coś takiego, wiecie. Trzeba będzie zaraz wymyślić, żeby to się mądrze zamykało. Bo wcześniej to były takie, pamiętacie, pasy transportowe i właściciela to denerwowało. W sumie mnie też, jakżem to musiał odczepiać, także wymyślę, zaraz usiądę i sobie wykoncypuję zamknięcie. Miałem jeszcze piękną pogodę. Ja tutaj, no, szpachluję kabinę i tam maskę. Szpachla sobie schnie, a ja, no, tutaj jeszcze w tych aluminiowych blachach zaspawuję otwory, bo po tych nitach i rozwiercaniu mamy dużo otworów, a skręcimy to na śruby takie, wiecie, z chromoniklu. I po prostu przezbroiłem spawarkę na aluminium i muszę większość tych otworów zaspawać, żeby po prostu potem od nowa się ponawiercał. Tu widzimy pełno otworów niepotrzebnych, także to muszę wszystko pozaspawywać. Pomalowałem już te blachy na czerwono, dałem to do stodoły, bo już robactwo zaczęło leść i siadać na te moje malowanie. Także na dzisiaj to już chyba koniec, jutro to sobie przesnie przez noc. Jutro kończę szpachlowanie, pod szybie muszę jeszcze zrobić i tutaj trochę poszlifuję. Zobaczę, może jutro wyjadę tą lawetą na dwór i poszlifuję tutaj, wiecie, te takie rdzawe rzeczy, poczyszczę to i byśmy może pomalowali już, no, te miejsca, gdzie są zardzewiałe, takie wypryski, to po prostu pomalujemy tą farbą epoksydową.
Trochę ją poskrobimy tą ramę, bo ona, jak już wspominałem, ona była konserwowana, nie jest w jakimś złym stanie. Tu jeszcze jest farba, także wiecie, pomalujemy to i może bym już sobie ją zakonserwował, ale to zobaczymy jutro. Dobra, wrzucę to w internety, bo dawno nic nie było. Zobaczymy, może będzie trzecia część. A jak nie, to trudno. Trzymajcie się, moi mili. Znaczy, trzymajcie się, zaraz to wrzucam w internety.